Cześć, witam serdecznie na następnej lekcji naszego kursu Statystyki i Prawdopodobieństwa i dzisiaj powiem o wariacji. To już jest ostatni nasz element kombinatoryki, to chyba jest nasza najładniejsza polska nazwa na to, co ostatnio robiliśmy. Ostatnio trochę sobie powiedzieliśmy o kombinacji, tam było takie zadanie z mężem i żoną w komisji, tak, jeżeli pamiętasz. Jeżeli nie, to zapraszam do lekcji poprzedniej. I teraz powiemy sobie, czym jest wariacja. Wyobraźmy sobie taki przykład, że dany jest zbiór. I podaję teraz zbiór. Ojej, ale krzywa klamra. Nigdy nie miałem talentu do ich rysowania, niestety. To jest klamra. Mamy takie liczby. Mamy 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 i 6. To są moje liczby. I teraz mamy pytanie. Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć? No i zróbmy to sobie tak analitycznie. Pierwsza rzecz, jaką robimy. Punkt pierwszy. Chcę tworzyć trzycyfrowe liczby z sześciu liczb. Z sześciu tych cyfr. Żeby nazywać ładnie. No to najpierw muszę wybrać sobie te trzy cyfry, z których będę tworzył. Na przykład mogę tworzyć 3, 4, 5, 5, 4, 3, 6, 2, 1, 1, 2, 5, prawda? Najpierw muszę wybrać trzy elementy. Więc pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wybór trzech elementów w skrócie ze zbioru sześcioelementowego. A wybór, tak jak już mówiłem, wybór to jest kombinacja. Więc mam tutaj kombinację z sześciu elementów. Wybieram trzy elementy, więc to jest równe po prostu 6 po 3. 6 po 3. To jest liczba możliwości. Tyle mogę wybrać tych liczb. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności wybiorę. 6 po 3 mogę wybrać z tego zbioru. No i teraz tak. Druga rzecz teraz, którą robię, punkt drugi. Ja dopiero wybrałem te liczby, a teraz chcę się pytać, ile jest możliwych trzycyfrowych liczb, które mogę utworzyć z tych trzech cyfr, które na razie wybrałem. Wybieram z sześciu cyfr trzy i teraz będę ich tworzył, z nich tworzył liczby. Więc co z nimi tak naprawdę? To jest ustawianie, drugi punkt, to jest ustawianie trzech elementów w ciąg jakiś. W ciąg po sobie następujący, czyli po prostu to jest to budowanie liczby, tak? Budowanie liczby. Buduję liczbę z trzech elementów, czyli z trzech cyfr. Buduję jakąś liczbę, ustawiam je po kolei. A ustawianie w kolejności, tak, aranżacja, organizacja, permutuję. Czyli to jest po prostu permutacja trzech elementów, czyli trzy silnia. Trzy silnia to jest permutacja tych trzech elementów, które wybrałem. No i teraz tak, ostatnim punktem będzie właśnie mnożenie tych dwóch rzeczy ze sobą, czyli najpierw z sześciu elementów wybieram trzy, czyli kombinacja i każde z tych elementów, które wybrałem, permutuję, czyli buduję liczbę. Załóżmy, że tak. Pierwszy punkt. Wybieram trzy elementy. Wybieram 1, 5 i 6. No i teraz to nie jest jedyna liczba, jaką mogę tworzyć. 156 mogę i w kombinacji nie ma znaczenia kolejność. Ale w budowaniu liczb, czyli w permutacji, już ma. Więc buduję z 1, 5, 6, buduję 1, 5, 6, 6, 5, 1, 6, 1, 5. Tak? 5, 16 i tak dalej. Mam ich 6 możliwości tutaj, bo 3 silnia to jest 6. No i teraz jak to sobie rozpiszę, to jest 6 po 3 razy 3 silnia. I teraz spójrzmy, co tu się dzieje, bo to jest bardzo ważne i stąd się bierze właśnie wariacja, którą właśnie teraz wprowadzam. To był mój krok pierwszy, tak? To był krok pierwszy, wybór z 6 elementów 3, a to jest krok drugi, czyli wybór, czyli permutacja tych elementów ze sobą. I teraz tak, rozpisuję sobie moją kombinację, to jest 6 silnia zgodnie ze wzorem, tak? Podzielić przez 6 minus 3 silnia razy 3 silnia. No i teraz razy 3 silnia. I teraz spójrz, co tutaj się ładnego stało. Skróci nam się 3 silnia i zostanie nam 6 silnia przez 6 minus 3 silnia. Nie będę teraz tego liczył, bo tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie w ten sposób robimy wariację. To jest. Do tego chciałem dojść właśnie w tej chwili. Wariacja to jest właśnie nasze pojęcie, tego na zachodzie nie mają. To jest wtedy, kiedy, teraz wyprowadzę to takiego dla ogólnego przykładu, wybieram z n elementowego zbioru k elementów i układam je w jakiś ciąg, czyli permutuję je ze sobą i co się wtedy dzieje? Wybieram n elementów, tak? Wybieram n elementów
i dopiero te n elementów permutuje ze sobą, czyli razy k silnia. Kiedy to się skróci, to dochodzę do tego, że to jest n silnia przez n minus k silnia. I wariację oznaczamy literą chyba w u nas. U nich się to oznacza v, chociaż właściwie tego się nie oznacza, bo to jest, tak jak już mówiłem, nasze oznaczenie, czyli wariacja k elementów z n elementowego zbioru to jest n silnia przez n minus k silnia. Z tego tutaj na górze ten wzór wynika. To jest właśnie nasza wariacja. Jeszcze raz, wariacja. I tak powstaje, stąd to się bierze. Czyli wybieramy ileś elementów z n elementowego zbioru, k elementów, i je permutujemy ze sobą, czyli ustawiamy je w jakiejś kolejności. I to jest wariacja. Ona nie występuje aż tak znowu często, ale zdarza się. No i teraz wyjątkowy przykład wariacji, to kiedy mamy na przykład, tak? Rzucamy trzy razy monetą, ile będzie wyników? Ile będzie wyników? No spójrzmy. Jaki mam możliwy wynik? Orzeł lub reszka? No to wpiszę tutaj w moim jakby zbiorze. Orzeł, reszka. Taki mamy zbiór moich wyników. Te klamry naprawdę mi nie wychodzą. Więc mam ile elementów? N? 2. Mam dwa elementy. No i teraz budujemy trzyelementowy ciąg, dlatego że są trzy rzuty. Są trzy rzuty, więc buduję trzyelementowy ciąg z tego. I za każdym razem, ile mam możliwości za każdym razem, widzisz? Tutaj sobie posłużymy się, bardzo to jest przydatne, rysowanie sobie właśnie takich kreseczek, prostokątów, czy czego tam wolisz, mógłbym to zamknąć, takie to się nazywa box method, tak? czyli taka pudełkowa metoda. Za pierwszym rzutem, to reprezentuje trzy rzuty. Za pierwszym rzutem mam dwie możliwości. Za drugim rzutem też mam dwie możliwości, no a za trzecim rzutem, niezbyt zaskakująco, również mam trzy możliwości. I na każde, nieważne co tu wyrzucę, czy tu wyrzucę orła czy reszkę, za drugim razem mogę wrzucić zarówno orła lub reszkę i za trzecim razem to samo. To jest to, co mówiłem na samym początku kursu, jeszcze przed permutacjami, że 2 razy 2 razy 2 to jest właśnie 2 do trzeciej, dlatego że tutaj mam dwa elementy, dwuelementowy zbiór i z niego buduję trzyelementowy ciąg, czyli dlatego, że mam trzy rzuty. I to jest u nas nazywane wariacją z powtórzeniami, dlatego że mogą się powtarzać te wyniki. Bo jak rzucam monetą, jeżeli na przykład bym wybierał delegację osób i tak dalej, to nie mogę dwa razy wybrać tej samej osoby, a to mogę wyrzucić dwa razy to samo, prawda? Może się to jakby powtórzyć. No i wariacja z powtórzeniami to jest chyba najprostszy wzór, jaki świat widział, bo kiedy mam wybrać z n elementowego zbioru k elementów, to jest, jest to wariacja z powtórzeniami, to się oznacza z taką kreską tutaj na górze, zdaje się. To jest wariacja z powtórzeniami, no to tych możliwości mam n do k tej. To jest bardzo proste. I to jest to, co mówiłem na samiutkim początku, tylko że nie wprowadzałem tej nazwy skomplikowanej, bo to jest jeszcze też dla podstawy ten film i tak dalej, także to jest to, co nazywamy wariacją z powtórzeniami, dlatego że wyniki mogą się powtarzać, tak jak przy rzucie monetą, kostką, czy czymkolwiek, co wiesz, że będzie się powtarzać. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.